Witamy na kanale Stolarskie Triki z Ameryki. Dziś nie będzie o żadnych trikach, tylko parę słów powiem, dlaczego warto kupić moją drugą książkę. Jeszcze jej nie mam fizycznie, bo po prostu do mnie nie dotarła, ale tych, co kupili i przeczytali, proszę o zostawienie komentarzy. Książkę można kupić na mediapartner24.pl. Obie książki można kupić i jeszcze pierwszą książkę można kupić na drewnosklep.pl. Jest takie słowo angielskie, które brzmi procrastination. Co to znaczy? Słownikowe tłumaczenie to nie jest to, co rozumieją Amerykanie przez to. Procrastination to jest wiedza, że coś należałoby zrobić. Czasami, że ta wiedza, że dokładnie wiemy, co należałoby zrobić, ale nie robimy nic. Nie zmieniamy naszego życia ani o jotę. Robimy przez kolejne nowe roki, sylwestry, te same listy noworocznych postanowień, tylko zmieniamy datę, dochodzimy do lutego i okazuje się, że powtarzamy to samo i że te procrastination nas trzyma w jednym miejscu. Tak ma bardzo wiele ludzi na świecie i ja nie byłem wyjątkiem. Zanim to odkryłem, to zajęło mi to wiele lat, dlatego jak się tego pozbyć i jak ruszyć do przodu, opisuję w mojej właśnie drugiej książce i znam ludzi, którzy tą książkę przeczytali i właśnie w tym roku już otworzyli biznes, albo może nie tak, są na etapie właśnie załatwienia papierów na otwieranie biznesu, bo to spowodowało, że dostali bodźca, że spojrzeli na wszystko z innej strony i no, nie da się tego streścić, o czym ona jest, bo to jest tam tak wiele różnych wątków, między innymi na wątek jest taki, jak macie pomysł na biznes, kogo pytać, kogo absolutnie nie pytać o zdanie. Potem jak odróżnić na przykład prawdziwych przyjaciół od tak zwanych przyjaciół toksycznych. Potem jest rozdział, jak mówiłem, że czasami się wydaje, że mamy ileś czasu na zrobienie czegoś. To nie jest prawda. Mamy przeważnie, szansa się trafia raz na 10 lat. Także jak ktoś myśli, że ma 20 lat na zrobienie czegoś, tak jak ja myślałem, byłem w błędzie, miałem na to tylko dwie szanse. No i jest jeszcze wiele różnych wątków, którymi będziecie na pewno zaskoczeni, a które spowodują, że możecie zmienić swoje życie. Bo tak jak mówiłem, nie to, co wiesz, zmienia twoje życie, ale to potem, co z tą wiedzą zrobisz, może zmienić twoje życie. I ty, tylko od ciebie zależy, czy będziesz w takim odrętwieniu trwał i liczył, że o, może się coś zdarzy i że zmieni mi się życie, albo po prostu weźmiesz, jak to się mówi, życie w swoje ręce i zmienisz to życie. Także ta książka nie jest tylko dla biznesmenów, ale dla każdego i dla każdej osoby, niezależnie od płci, która chce zmienić swoje życie i nie bardzo wie jak i tak po prostu ma myślenie trochę może życzeniowe, trochę marzeniowe, że no chciałabym, ale boję się. Także na pewno ta książka spowoduje, że zrobicie ten następny krok i tak jak ja mówiłem, po moim wypadku, jak musiałem tą książkę przeczytać jeszcze raz, żeby nadawała się do wydania, to tak naprawdę to najbardziej na kopyta, że tak powiem, to postawiła mnie ta moja własna książka. Dlatego, że to gdzieś tam w pamięci jest i się nam wydaje, no tak, pamiętam, no tak, ale po prostu to jest tak
gdzieś tam w takim zachowanku, gdzie jest na przyda się i się tego nie używa. Dopiero jak to zatrybi, to spowoduje, że to może właśnie być takim katalizatorem do zmiany każdego życia na lepsze. I to nieważne, życia zawodowego, rodzinnego, czy to będzie chodziło o karierę, czy o związki partnerskie. Nieważne, w każdej dziedzinie, jeżeli wyciągniecie wnioski z tej książki, to wam pomoże. Ja nie daję gotowych recept, tylko chcę, żebyście sami wyciągnęli wnioski. Dlatego, że człowiek, ktokolwiek, komukolwiek, cokolwiek by nie mówił, to na poziomie podświadomym każdy jest przeciwko temu. I każdy psycholog wam to powie. Ale nikt nie jest przeciwko własnym wnioskom. Tak, powtarzam jeszcze raz. Każdy będzie przeciwko każdemu, co usłyszy na poziomie zwłaszcza podświadomym, ale nigdy nie będzie przeciwko własnym wnioskom, które sam wyciągnął. Na tym opiera się większość technik sprzedaży. Jak ktoś was tak zamota, że wyciągniecie takie wnioski, jak sprzedawca chce, przepadliście. Nikt z tych sideł was nie wyciągnie. I jeżeli jesteśmy przy temacie właśnie, że wyciągania wniosków, to oczywiście każdy na komputerze, kto robił różne rzeczy, wie, że są pewnego rodzaju filtry i ustawia się te filtry, żeby było łatwiej wam w jakimś programie pracować. Nasz umysł ma też te filtry umysłu. Jest tam o tych filtrach, które tworzymy sami pod wpływem nauczycieli, rodziny, znajomych, samych siebie i co one powodują i jak ciężko jest te filtry zmienić. Co jeszcze? Jest tam o etyce zawodowej, bo jak ktoś zna te techniki różne sprzedaży i manipulowanie ludźmi, żeby tego nie wykorzystywać, dlatego że to się zawsze czkawko odbije. Ale mówię, jest tam też właśnie o etyce zawodowej, o w zasadzie jest rozdział też, że nieważne, co inni o tobie mówią, co inni o tobie myślą. Każdemu się wydaje, że to jest ważne. Powiem wam tak, to nieprawda. Ważne jest tylko to, co ty sam czy sama o sobie myślisz. I tylko to się liczy. Gdybym ja brał do głowy to, co o mnie ludzie mówili 30 lat temu i że mówili, że tego się nie da zrobić, że jestem wariat, że w ogóle mam takie pomysły, to bym siedział teraz na głodowej emeryturze gdzieś w Polsce i jak mówił Lem, gdyby ludzie robili tylko to, co się wydaje być możliwe, do zrobienia, to siedzieliby dalej w jaskiniach. Taka jest prawda. Także mam nadzieję, że ta książka będzie takim katalizatorem, żeby zmienić wasze życie w każdej dziedzinie na lepsze. Jak jeszcze raz proszę, żeby ci, co przeczytali, zostawili komentarze, weszli na mediapartner24.pl i proszę też o udostępnienie tego filmu, dlatego że wielu ludzi może szuka czegoś takiego. Zawsze jest tak, że ktoś, jeden szuka, a drugi ma coś co do zaoferowania i oni się muszą spotkać. Najgorzej jak te spotkanie nie następuje szybko, tylko zbyt późno. Także mam nadzieję, że dla większości ta książka nie będzie zbyt późno, tak jak mój kolega emeryt powiedział, że dlaczego ja tego nie napisałem 25 lat temu. Wtedy ja też jeszcze nie byłem taki mądry. Także oczywiście, jak się podobało, to dajcie lajka, miłego dnia, niech moc będzie z wami.